Hej, siemanko, i to znowu ja. I chciałbym wam nagrać fajny filmik. Oczywiście filmik już bardzo podobny jest, ale tutaj bardzo dobrze to widać. A mianowicie chodzi o te liany, które tutaj są. To jest niedaleko Polski. I zobaczcie, one aż z ziemi wyrastają. Z ziemi wyrastają, zobaczcie. Zobaczcie na to. One wyrastają z ziemi, nie? To nie jest drzewo, to jest liana. Zobaczcie na to, patrz. To jest liana, zobacz. To się buja, pa. I to się pnie aż tam wysoko, zobaczcie. To się tak popięło tutaj, te ciemne, to jest od tych lian. Tutaj ta kępa cała, to są te liany. One się oplotły wkoło jakiegoś pnia starego, to są te liany. I one tutaj stworzyły takie zadaszenie, że nawet w tym miejscu inaczej ziemia wygląda, ma inny, jest, różni się, bo na przykład więcej wilgoci tu się skrapla, czy coś w tym desen, nie? Jakby, nie? Na tym, bo to się zbiera gdzieś tam na tym daszku, poniekąd on trochę chroni, ale tam się zbiera, później ta woda tu się leje, jakby tu jest bardziej wilgotne, nie? Bo ściąga wszystko, bo to tworzy taki lejek trochę nawet. Przez ten ciężar i inne rzeczy tu spadają po prostu przez te liany, nie? O, inne gałęzie i też tworzy po prostu to inną strukturę nawet, nie? Bo jak gnije czy coś, inna rzecz w innym miejscu, to też wygląda inaczej, nie? Dlatego tak to wygląda, nie? I to jest, patrzcie jaki to jest pęk, zobaczcie jaki to jest pęk, a zobaczcie co tu się dzieje, patrzcie na to. Zobaczcie, tą lianę jeszcze oplotły inne liany, zobaczcie. To jest jak taki sznurek, zobaczcie. Zobacz, to jest tam u góry, pa, chłopie. Widziałeś, pa, bujam. To nie jest drzewo, to jest liana, nie? Taka. To niesamowite. Jakby w Polsce były takie biomy, to by było spoko. Oczywiście w Polsce u nas też są takie liany, ale one są takie mikro. One są takie gdzieś tam oplotą, kurde, płotką musiałby kawałek drzewa jakiegoś, to jest wszystko, nie? I mówię od razu, nie? To nie było drzewo ani nic, bo zobaczcie, ja wam pokażę to drzewo, które jest korą bardzo podobne do tego. To jest to drzewo, o. To jest dokładnie to drzewo. Ale to nie jest to. Tamto to są normalnie liany, nie? Także taka ciekawostka. A ja jak zwykle w terenie, bo jak już zrobię wszystko w domu, co mam, to po co mam siedzieć w domu, by być na zewnątrz, także korzystam z tego czasu. Ile się da. Trzymajcie się.